Mecz Legii z Lechem był na pewno największym wydarzeniem wiosny w Ekstraklasie, chociaż od meczu pierwszej drużyny z drugą należało oczekiwać czegoś więcej. Więcej emocji, więcej lepszego poziomu, wyższego poziomu. No niestety tak się nie stało i tak jak patrzyłem na obydwie drużyny, to zastanawiałem się, czy któraś z nich, a będzie to prawdopodobnie Legia, bo już ma 5 punktów przewagi nad Lechem, a do końca pozostały 3 kolejki, więc pewnie Legia będzie nas reprezentowała w walce o Ligę Mistrzów, w walce, którą toczymy niezmiennie od 1996 roku bez sukcesów. I jeśli Legia miałaby walczyć o Ligę Mistrzów w takim składzie i na takim poziomie jak w sobotę z Lechem, to myślę, że znowu na tę ligę niestety poczekamy.